ciepły dzień od dawna. To oznacza, że w końcu będziemy mogli ponarzekać na upały, ale nie bójcie się, mam na to radę, ponieważ dzisiaj udamy się do specjalnej kopuły. Nie takiej, która umożliwia nam spędzenie wakacji w tropikach w zimę, ale będziemy mogli spędzić zimę w maju, w kopule. Chyba od tej kopuły na mojej głowie coś mi się pomieszało. Proszę, że jestem Daisy Sowski, a to jest kolejny odcinek z Around the Clock at Bikini. Bo to jest jeden z ostatnich odcinków, jak nie ostatni, ale wszystko zależy od tego, jak będzie szła nasza walka z Jelienami. Ale już tak na zapas wam powiem, że gdybym miał w tym momencie ubrany długi rękaw, to powiedziałbym, że w tym rękawie mam schowane kilka tytułów horrorkowych związanych ze SpongeBobem, więc jeżeli chcielibyście je zobaczyć, po takiej małej przerwie od czasu, kiedy zakończymy Around the Clock, to dajcie mi znać łapą w górę. Dobijacie do 15 tysięcy i na pewno coś się wkrótce pojawi. A teraz rozpoczynamy, ponieważ mamy tutaj co nieco do zrobienia. Ten poziom trudności średni oznacza, że będziemy się dobrze bawić, bez rage'owania, bez bania się i tak jak mówiłem wam, będzie zimno. Chociaż aktualnie w maju zimno, no nikogo raczej nie zaskoczy, ale w każdym razie zyskujemy już przewagę nad Jelienami, a to oznacza, że wkrótce będziemy mogli ich finalnie wypędzić. Mam nadzieję, że na koniec będzie jakaś walka, która będzie trwała godzinę przynajmniej. I tak, pytaliście o ten dodatkowy ending. Wiecie co? Tak sobie pomyślałem. Codziennie rano mogę wstać, zrobić jeden poziom na eskę, więc jeżeli chcecie zobaczyć sekretny ending, napiszcie hashtag secret. Co ja właśnie uczyniłem, nie? Coś ty właśnie, Przemek, uczynił. W każdym razie wracając, przez chwilę myślałem, że to solniczka. Okej, wygląda na to, że Sandy znowu się hibernuje. Myślę, że lepiej nie budzić starej, bo jak wstanie, to mamy przesrane. Ale to oznacza, że raczej udało jej się wyjść z tego cało, więc... Czemu by nie sprawdzić, co u niej wcześniej? Może dlatego, że krab by nas zwolnił? Na razie nie pracujesz dla pana kraba. Właśnie o tym mówiłem. Nie chcę stracić mojej pracy. W porządku, więc może zawróćmy i zobaczmy, co sprawia, że stworzył się ten chaos. O! Zamek zamarzł. O, no to mamy chyba przekichane. Otwórz się za mnie, proszę! Cóż za strata fantastycznej książki. Może będziemy mogli znaleźć coś, co nam pomoże. W każdym razie utknęliśmy tutaj. Nawet nie do wiosny. Dobra, musimy dojść do jej drzewa. Wiecie co, podejrzewam, że to wygląda jak drzewo, a nie finalnie jak solniczka, więc... Nie powinno to sprawić żadnego problemu, tylko wiecie co tam z daleka? Wydaje mi się, że coś tutaj jest i tak chciałem zweryfikować, co to może być. Nie ma tu nic. Albo jednak. Dirty Dan i Pinehead Larry. Drzwi otwarte, jak gdyby nigdy nic, jesteśmy tutaj zaproszeni. Pamiętasz, Patryk, co się stało ostatnim razem, kiedy hałasowaliśmy? Tak. Rozerwała nas na strzępy. Wygląda na to, że musimy być bardzo cicho, w przeciwnym wypadku będziemy mieli naprawdę przekichane, ale to jak zwykle. Tak zwykle, nie możemy hałasować. Musimy odnaleźć coś, czym będziemy mogli stopić lód. Coś, czym będziemy mogli stopić lód. Faktycznie. Byłem odrobinę za głośno. Nie zauważyłem, że miałem wcięty sprint. Już stałem już go chyba tak po prostu z przyzwyczajenia. Ale tak w sumie jak już tak zginąłem, to może chcielibyście pływać statkami? Mamy sponsora! Ten film powstał we współpracy z twórcami World of Warships. Jest to darmowa gra, która przyniesie was prosto na morskie pole bitwy. Tam, gdzie ja osobiście mógłbym robić za bocianie gniazdo. Tam, gdzie pogoda jest nieprzewidywalna, a przeciwnik może czekać tuż za horyzontem. Flota World of Warships liczy sobie ponad 400 jednostek z okresu I II wojny światowej. Jest też taki polski akcent jak niszczyciel ORP Błyskawica. I to nie jest tak, że będziecie pół godziny sobie pływać po otwartym morzu, ponieważ w tej grze jest dosyć dynamiczna walka pomiędzy okrętami. O czym sam się już zresztą przekonałem. Widzowie na Discordzie ostatnio zrobili mi taką małą prezentację tego, jak powinno się w to grać i wiele się nowych rzeczy nauczyłem, więc jeżeli chcielibyście również pograć, to zapraszam, macie link w opisie pod filmem. Czasami oczywiście na Discordzie możemy sobie razem w to pyknąć i koniecznie do rejestracji skorzystajcie z darmowego linku, który macie w opisie pod filmem oraz z bonusu BOOM, którego wartość wycenia się na 25 euro, a znajduje się w nim 200 dublonów, 2 okręty MDM Premium z St. Louis, 20 kamuflaży Premium, 2,5 miliona kredytów i 7 dni premki. Ale poczekaj, poczekaj, bo takie info ci sprzedam, bo dzisiaj mamy jeszcze maj, prawda? Jeszcze jest początek maja i do 14 maja jest 14 dni premium. Więc można się szybko, fajnie wyekspić i wspinać się w swoim drzewku.
Kod jest dla nowych graczy. Tak tylko przypominam. Koniecznie wejdźcie. Link w opisie. Polecam! Ale wracając, podgościłem sobie na maksa tym razem wszystko, bo chyba nie usłyszałem sam, jak hałasuje, więc wejdźmy tam jeszcze raz. Wygląda na to, że mamy bardzo daleki save point, więc lepiej, żebyśmy za często nie ginęli, bo nie wiadomo, kiedy będzie kolejne. Wracając jednak do naszej aktualnej sytuacji, to już wiemy. Może dlatego też się jej nie przestraszyłem, bo nie była jakaś głośna. Aha, czekajcie, to był w ogóle napis. Nie bójcie jej, albo... No właśnie, albo coś. Chociaż w sumie jest podobnie jak było, więc nie wiem, o co chodzi. W każdym razie tutaj coś widziałem wcześniej, co tak nam ładnie migotało, więc... Cóż to może być? Wygląda jak plany. Okej. Dobra, Patryk, spójrz. Sandy budowała miotacz ognia. To jest prawdziwy miotacz ognia? Tak, to jest miotacz ognia. Myślałem, że to będzie miotacz majonezu kieleckiego. Oh yeah! Myślę, że moglibyśmy to jakoś zbudować? SpongeBob? That's right. Myślę, że tak. Potrzebujemy do tego suszarki do włosów, między innymi, która gdzieś tutaj powinna leżeć. No dobra, no to myślę, że nadszedł czas na małe poszukiwania. No by gdzieś tutaj była. Ojej. Ojej. Te wynalazki Sandy raczej nie wyglądają na takie, które mogłyby mi jakoś pomóc. Przynajmniej nie tu. Dobra, tutaj jest nasze wyjście. Tu słyszę jakiś płomień, ognisko sobie tutaj płonie w tym miejscu. Przechodzenie obok nie będzie dobrym pomysłem. Sandy trochę przypakowała, nie sądzicie? No tak, no bo w sumie na zimę musiała trochę zjeść przed hibernacją. Sandy ogólnie zasnęła z tego, co widzę, z pełnymi ustami, obyś się nie udławiła przypadkiem. W pobliżu nie widzę, nic sobie nam się przydało, ale ona zahibernowana, miejmy nadzieję, że nic nam nie zrobi w tym momencie, jak ja już sobie nie biegam. Jestem grzecznym chłopcem. Gdzie jest suszarka do włosów? Suszarka do włosów. Ona musiałaby być gdzieś na zewnątrz w takim razie, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo innej opcji nie widzę. Nie, to jest w samym tym. Dobra, to nie, to w ogóle odpada ta opcja. Musimy tego poszukać gdzieś tutaj. Tylko ta żółta linia chyba oznacza, że tu możemy biegać, a tam nie możemy. I bingo, mamy suszarkę do włosów. Tylko musimy ją roztopić. A żeby ją roztopić, to musimy po prostu podejść sobie grzecznie tu, gdzie jest ognisko, gdzie jest ciepło. I w nadziei, że nas Sandy nie złapie. Chociaż tutaj już możemy chyba biegać, nie? Tak mi się wydaje, że raczej tak. To jest nawet logiczne, no bo tutaj jest ognisko i ono jest trochę głośniejsze niż się wydaje. A czyli tu możemy biegać, ale wolę nie. Ale wolę nie. Do czasu, kiedy nie trzeba, to nie biegam. O, jeden z głowy. Jeszcze tylko 7, nie? No cholerę, wygląda na to, że tutaj nie ma nic, więc musimy iść na zewnątrz. A tutaj właśnie coś się ruszyło w tym momencie. I ja chyba wiem nawet, co się ruszyło. Muszę to zweryfikować. Chyba, że będziemy już na zewnątrz, to nie. Dobra, nie podoba mi się to, ale wiecie, co wam powiem? Tu stał cholerny odkurzacz. Tu stał odkurzacz i już go nie ma. Dobra, przynajmniej możemy stąd szybciutko wyjść. Dobra! Chyba, że on będzie tutaj chodził. To wygląda właśnie taki labirynt, w którym możemy zginąć. To bardzo łatwo. Widzę kolejny przedmiot. Błagam, żebyśmy nie musieli każdego nosić tam po kolei. Nie, to nie jest przedmiot! Przemek, idioto! Tu coś leży. To. Na pewno się przyda. Proszę, powiedzcie, że możemy tego więcej nosić. Nie możemy pewnie. Pewnie każdy trzeba będzie po kolei zanosić na miejsce. Tak mi się wydaje, że będzie, bo one się pewnie będą pojawiały dopiero później. Chociaż, no coś tutaj leży. Co to jest? To jest jakiś coin. A czy to będzie nam potrzebne? Nie wiem, ale na pewno po drodze będziemy mogli tutaj zajrzeć. W każdym razie na chwilkę wróćmy sobie do jej drzewa. A tu co? Nie, myślałem, że to będzie jakieś dodatkowe tajne przejście. Na wypadek, gdyby ktoś miał nas zaatakować. Dobra. Wszyscy wiemy, gdzie możemy odnaleźć cieplutkie miejsce. Mam nadzieję tylko, że ten cholerny odkurzacz nagle gdzieś tutaj nie zrespi mi przed twarzą, no bo on faktycznie zniknął. Chociaż orzeszki też tu są? Dobra, są orzeszki jeszcze. Więc na razie tylu przeciwników tutaj nie ma. A tu mogę biegnąć, okej. Pobiegnę tu. I biegnę tu. Coś tutaj leży. Wygląda jak... ognisko? Nie wiem, co podniosłem, tak szczerze. Tu? Nie!
poczułem się jak taka... Nie wiem, ja zraniono moje uczucia w tym momencie. Słuchajcie, tutaj najpierw trzeba iść, bo mamy prostą drogę do przejścia. Najpierw tu przebiegniemy kawałek. Przebiegniemy tędy. I... przebiegniemy tędy. I jeszcze raz to samo musimy zrobić, dobra. Cyk. A go tutaj w ogóle nie ma, zauważyłem. To jest dziwne. Ciekawe, czy możemy jakoś tak zauważyć łatwo. Się gdzieś tutaj jest, ale Patryk, kurde, uchodzi. Znaczy, tutaj gdzieś była ta część jedna na pewno. On tutaj jest! O nie, on tutaj jest i zaraz zauważy i będzie mój koniec! No mam nadzieję, że przynajmniej po tej części będzie safe pointik. Kurde, tu są drzwi. Na ryzyku pełnym. Największy strach w takich grach właśnie sprawia to, że nigdy nie wiadomo. O nie, on tu wszedł. Serio? I tam jest łopatka. Ja tak czułem, że to nie będzie ostatni odcinek, bo wiedziałem, że jeżeli będzie coś do zbierania, to cholera jasna, od początku trzeba zbierać, to sobie nie będzie fajnie. I musimy mieć na uwadze to, którędy można w razie czego uciec. A ja bym chciał mieć na uwadze to, że chciałbym mieć cholerny zapis gry co jeden przedmiot, żeby się tak bardzo nie stresować tym, no ale nie! Nie, jeszcze ta muzyka! Jestem teraz takim prosiaczkiem łapanym w trakcie dożynek. Nie, proszę, nie zauważ mnie, jestem tam, właśnie safe w każdym momencie, proszę, nie. Błagam, safe. Nie ma save'a jeszcze. Safe'a. Czemu nie ma save'a? Nie. Gdzie on jest? Ja jak najdalej od niego uciec, ja chcę save'a, płakam. Robi się napięta sytuacja, a nie wiem, gdzie jest kolejny przedmiot. Nie wiem, czy on za nami po prostu nie podąża i czy tego nie da się jakoś wykorzystać. To nie jest on? Nie, to nie jest on. Tu coś jest, co to jest? On jest cały czas za nami, rozumiecie to? No nie, rób tego, proszę cię, nie bij mnie! Siema, jestem oazą spokoju, 1/8, gościu! Instant teraz, tak? Nie wiem, czy to będzie to, czy to nie będzie to. Obojętne już mi to, naprawdę. Wezmę, zobaczę, co to jest. Jak się okaże, to jest jakiś coin. Dodatkowa nagroda. Menda zrobiła właśnie, on wszedł przez okno. Nie! Ja nic nie zrobiłem! Ja nie biegłem, ja nie biegłem! Jest, dobra. Jest checkpoint. Mamy wąż ogrodowy, gdzie jest ta Menda? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, którędy znowu wejdzie, więc trzeba też uważać, bo się niby adaptuje jakoś. Ale jak się adaptuje, to nie wiem. A dla mnie to mógłby się zaadaptować i zacząć wciągać ten śnieg, aż w końcu dostałby jakiegoś sprzężenia. Czekajcie, co jest? Przepraszam państwa. Wydaje mi się, że zaszła tu pewna pomyłka i ktoś zrobił przemeblowanie, kiedy mnie nie było. Wydaje mi się, że mam rację.
Wiecie co, ja muszę chyba wykorzystać kawałek do biegania, żeby go jakoś zgubić, ale nie, zobaczcie, tu nie ma drzwi. Zabarykadował je! No nie no, gościu, nie będziemy się taką ćciwawkę bawić, nie? Teraz chyba mogę tam przejść, no spokojnie, tylko pewnie kolejne drzwi będą znowu zamknięte. Zaraz, a i łopatka, to łopatkę już nie mamy, łopatki, super. Fajnie idzie, tylko że kolejny checkpoint będzie pewnie przy 8. Trzeba uważać, dzisiaj sprintuje, bo można się potknąć. Rzeczy w parkiet bywa śliski. Jest, bingo. Boże, strasznie mnie spodziewałeś! Jezu, stara stała, nie! No i tutaj niestety trzeba znowu ponowić manewr wymijający, czyli czekamy, aż on dojdzie do pewnego punktu. Ostrożnie z tym bieganiem. Jakoś to czułem! Czułem to wewnętrznie! W kościach, w brzuchu! Tak czułem, że ktoś coś tam przesunął. Czyli co, teraz musimy obiegać go faktycznie. Już wiem, po co są te rzeczy wszystkie. O, szafa przesunęła się sama. Niezły przeciąg w domu, że szafa się przesuwa. Nie wiadomo, którędy wszedł, ale nam to na rękę, bo nie wszedł na pewno oknem. Okej. Znaczy tutaj już tak jak mówiłem, wyboru zbyt dużego nie mamy. Musimy go znowu zaprosić tutaj. On musi wejść w ogóle tędy. Do mnie. I już możemy iść dalej. Ale dlaczego tak? No dlatego, że widzicie, teraz jest troszkę dalej niż był wcześniej. Błagam, niech to będzie checkpoint. No ja nie wytrzymam psychicznie kolejnego zbierania. Kurde. 37 minut ganiam za rzeczami i robię sobie miotacz ognia. No tak. Chyba się udało uciec. Tak, udało się go mieć za sobą. Szukamy kolejnego przedmiotu, to już ostatni. Ej, ten śnieg, to mi się nie spodobał w tym momencie. W ogóle mój palec już mnie boli. Mały paluszek, ten tylko, że u lewej ręki. Bo trzymam go tak długo w powietrzu, że teraz na szczęście już nie muszę. A jako, że tutaj jest pułapka. Super, butla z gazem. Fenomenalnie, teraz tak, żeby go nie było na górze, żebym ja nie wdepnął w to. I jestem blisko osiągnięcia nirwany. Wewnętrzny spokój, nic się nie zmieniło? Chyba to już była ostatnia zamiana taka. No jest tu. No nie ryzykowałbym na pewno. Zdążę właśnie przebiec tak? Kurde, nie strasz mnie Patryk, bo twój dźwięk jaki z ciebie wydałeś w tym momencie mnie przeraził. To było najstraszniejsze. Oj, jakie w życiu słyszałem. Siema, wiewiórki. Wiewiórki jedzą gówno. Muszę tutaj podejść, znowu to samo, nie? Ten sam trik. Agrujemy go w to miejsce. Powolutku. Lekki sprincik, taki leciutki, taki pici sprincik. I oby był safe. Bo ja wiem, że tutaj się zakończy to jakąś ucieczką. To się zakończy jakimś Patrykiem potykającym się finalnie o jakąś książkę, która spowoduje, że włączy się alarm. Te orzeszki są dalej tu na miejscu, bo nie weryfikowałem tego, gdzie są orzeszki. Czy to koniec? Zbudowałem miotacz ognia! Nie było save'a. Nie było save'a. Nie widziałem save'a. Nie słyszałem dźwięku save'a. Więc palę stąd gumę. Dobra, to my mamy już tylko jedno miejsce, do którego trzeba dotrzeć. To jest to miejsce. Nie ma tu żadnych nic rzeczy. Proszę cię, rozpocznij palenie. On za mną tu idzie. Udało się. Keep out. O, a ten zamek jest wciąż zamarznięty. O,
Udało się. Jesteście ciekawi, ile na sucho ten materiał trwa, bo ja nie wiem, ile on będzie trwał na... O, była już wcześniej złapana ta łopatka. To dobrze. W każdym razie, ten materiał na sucho trwa 42 minuty. Jak wy zobaczycie z tego 15, to się ucieszę, ale jestem ciekaw, co będzie dalej. Bo my jako tako, my już chyba będziemy mieli faktycznie ostatnie miejsce do ogarnięcia. Tak mi się wydaje. Tak, to jest ostatnie miejsce do ogarnięcia. Ale pozwólcie mi, że ten odcinek będzie odrobinę krótszy, ponieważ naprawdę, ja mentalnie wysiadam, 42 minuty latałem po kupule śnieżnej, łapiąc przedmioty. Wczoraj mieliście długi odcinek, a kolejny obiecuję, że już będzie ostatnim. Słowo Disowskiego. Trzymam kciuki. Pozwólcie kolejnym razem i cześć.